Cześć, witajcie na kanale Gity, z Wami Burzyk. Patson, dzień dobry. Przetestujemy dzisiaj dla Was kamerkę sportową Ferguson Xtreme Action Cam, czyli naprawdę niedrogą propozycję do rejestrowania Waszych ekstremalnych wyczynów. Full HD, Wi-Fi, waterproof. Całkiem nietuzinkowym dla kamerek sportowych pudełeczku, ale eleganckim i dobrze wykonanym, Ferguson skrywa kamerkę sportową. Pokrowiec, wodoodporny, wodoszczelny, na mechaniczne uszkodzenia też całkiem nieźle odporny. Instrukcję i taką ulotkę reklamową oraz całą masę, jak to zawsze w tych kamerkach, elementów montażowych. Adson wyjmuje gdzieś tam po kolei jakieś różne, ja będę czytał w kolejności losowej. Uchwyt rowerowy, trzy podstawy, jedna klamra, jej trzy złączki, dwie podstawy na kask, jeden pasek mocujący, opaska zaciskowa, taśma mocująca 3M, linka zabezpieczająca, ściereczka będzie jakaś tam, mamy też kabel USB i ładowarkę sieciową. No i instrukcja obsługi, o której już tam wcześniej mówiłem. Jest tego cała masa, tak samo jak manta dorzuca to wszystko, aż ciężko to z powrotem do tego pudełeczka włożyć. No ale dobrze, bo wszystko można sobie spokojnie, na wszelaki sposób zamontować do czego tylko chcecie. No, prawie wszystkiego. Tradycyjnych wymiarów kamerka ma 6 na 4 na 2,5 dokładnie centymetra. Centymetra waży sama 65 gramów mniej więcej, w wodoszczelnym opakowaniu około 135 gramów, czyli standardowo już z założonym akumulatorkiem oczywiście. Kamerka, klasyczny wygląd kamerki. Sześcianik, w zasadzie prostopadłościanik z matowym tworzywem na froncie, z taką antypoślizgową, chropowatą fakturą na wszystkich krawędziach, no i z dwucalowym wyświetlaczem na tyle, nazwijmy to. Szybciutko tylko omówimy, co się na niej znajduje. Mamy włącznik i oczywiście obiektyw o kącie 170 stopni. 170 stopni, dokładnie. No i będziemy odwracali może w tę stronę. Przycisk Wi-Fi oraz przycisk poruszania się po menu, w zasadzie dwa, bo one służą zamiennie. Mamy tutaj też głośnik, jest wyświetlacz, o którym wspomnieliśmy, z diodkami powiadomień. Mamy gniazda, sekcję złącz, mamy tutaj karty pamięci, mamy mikro USB oraz HDMI mini. Dobrze, że się znalazło, w razie czego można będzie podłączyć. No i pod stosowną przykryweczką mamy miejsce na akumulatorek. Akumulatorek o pojemności? 900 mAh. Dokładnie, wystarcza na spokojnie, na godzinę nagrywania, czasem nawet troszeczkę dłużej. To jest moim zdaniem dobry wynik. Uruchomimy na szybko wyświetlacz. No i tak to się mniej więcej będzie prezentowało. Menu jest proste. Mamy tutaj wszystkie potrzebne rzeczy, tak jak to w kamerkach z reguły bywa. Przełączamy się między trybem wideo, trybem zdjęć oraz podglądem. No i właśnie menu, w którym zmieniamy oczywiście rozmiary wideo, rozmiary zdjęć, opcje HDR-a. Mamy tutaj tryby sportowe, G-sensory, znak daty. No jest tych opcji dużo, przewertujemy je tylko na szybko, wrzucimy w przebitce, bo no, wszyscy dobrze te oprogramowanie znają. Nie ma tutaj nic nadzwyczajnego. Jeśli nie lubicie obsługiwać menu z samych przycisków fizycznych dostępnych na kamerce, bez problemu możecie ją połączyć z aplikacją iSpoCam tym razem. I co my tu mamy? Mamy troszeczkę okrojone to menu w stosunku do tego, co jest w samej kamerce. Może troszeczkę dalej dać, bo w tym momencie nie ma ostrości, jest za blisko, zbyt duże makro. O, teraz jest OK. Jesteśmy w tym momencie w trybie zdjęć. Mamy tutaj możliwość ustawienia rozdzielczości zdjęć. Jak widzicie, 12 megapikseli to max, no ale zdjęcia nie wychodzą najlepszej jakości. Też nikt zdjęć kamerkami nie robi. Mamy wskaźnik baterii, mamy... Nie będzie mnie widać. Mamy oczywiście troszeczkę więcej ustawień, jeśli chodzi o samo robienie zdjęć. Czy to ma być robienie zdjęć w serii, balans bieli, częstotliwość, no i formatowanie. Możemy tak samo przejść sobie na opcję nagrywania wideo. I tutaj z kolei mamy Full HD w 30 klatkach i HD w 720p też w 30 klatkach. Nie ma 60 ani slow-mo, no to niestety spory minus, ale cóż poradzić. No i ustawienia nagrywania te same. Oczywiście z tego też poziomu możemy przedostać się do tego, co już nagraliśmy,
Na kamerce ja w tym momencie chyba wyjąłem kartę pamięci, więc nie będziemy mieli listy podglądu, ale działa to bezproblemowo, więc za kamerkę, a raczej za oprogramowanie kamerki, mały plusik.
co najważniejsze, czyli jakość nagrań, mogliście obejrzeć przed chwileczką sami. Na pewno już macie jakąś opinię, no ale my też musimy swoją wyrazić. Moja opinia jest taka, brakuje mi przede wszystkim trochę 60 klatek, bo to jednak nie jest wideorejestrator samochodowy, a kamerka sportowa, a my lubimy mieć tę płynność 60 klatek. Tutaj niestety jej nie ma. Mamy Full HD i HD obie w 30 klateczkach. No tak, szkoda, że nawet w HD nie ma 60. Nawet w HD nie ma 60. No niestety ograniczenia sprzętowe, jak widać, są tutaj niemałe. Manta potwierdziła. W każdym razie, to co udało się wyciągnąć z tego Full HD na 30 klatkach, uważam za wystarczające. Dlaczego? Dlatego, że ta kamerka na dzień dzisiejszy na stronie Fergusona kosztuje 200 zł. Jest przeceniona z 290. Ciężko mi powiedzieć, jak długo ta przecena potrwa, jak można w innych sklepach znaleźć, ale trzymajmy się na razie wersji 200 zł, która jest na dzień dzisiejszy obowiązująca i moim zdaniem jakość nagrań z Xtreme Action Cam od Fergusona w cenie 200 zł jest bardzo adekwatna, a nawet trochę lepiej niż się spodziewałem. Przyznam szczerze, nie spodziewałem się rewelacji. Mieliśmy tutaj takie kamerki, których nawet nie nagraliśmy, bo jak popatrzyliśmy tylko na ich nagrania, to po prostu odstawiliśmy je na bok. Były to kamerki z Biedronki. A tutaj 200 zł i jakość naprawdę okej. Jest dużo ziarna. Pikseli jest całkiem spore jak na Full HD. Spodziewałem się, że będzie tego troszeczkę mniej. Ale no, jeśli ktoś nie lubi efektu antialiasingu, no to powiedzmy, że będzie zadowolony. Stabilizacja obrazu kuleje. Niestety tutaj trzeba to przyznać, ale to w niemal każdych kamerkach będzie z tym problem. Niby jest opcja stabilizacji, ale ona zbyt dużo nie zmienia. Jeśli nie macie naprawdę mocno przyczepionej do kasku, czy do auta, czy do czegokolwiek... Trzeba kupić droższą. No, to wtedy trzeba kupić droższą, bo tutaj, wiadomo, będzie dość mocno trzęsło. Ale kamerka nawet fajnie rozjaśnia obraz w kiepskich warunkach oświetleniowych. Nocą nawet coś widać, daje radę. Za dnia oczywiście im lepsza pogoda, tym lepiej będzie spisywał się Ferguson. No tutaj jest to taki poziom tych topowych kamerek jak GoPro sprzed kilku lat. Tak jakby no, tam, gdzie GoPro 2 mniej więcej wchodziło. I tak mnie się wydaje, moje osobiste odczucia. Każdy może mieć oczywiście inne, ale jest moim zdaniem nieźle. Za 200 zł warto sprawdzić, jeśli ktoś chciałby jakieś początkujące relacje sobie robić, nieprofesjonalne, nie do jakichś tam wielkich projektów, tylko po prostu uwiecznić sobie swoją jazdę, czy jakieś tam biegi, cokolwiek, to Ferguson Xtreme Action Cam wyda mi się wystarczający. Pod wodą działa do 30 metrów. Do 30 metrów. Także do tej pory nic się jeszcze nie stało i bateria trzyma te sugerowane godzinkę, to bez problemu. Moim zdaniem w zupełności wystarczające. Sprawdźcie sami i dajcie znać, czy wy oczekujecie czegoś więcej, czy za 200 zł moglibyście sobie coś takiego sprawdzić. Jest git!